tvpodkarpacie.pl. W Bazylice Ojców Bernardynów odbyła się kolejna z kateches audiowizualnych. Gośćmi wykładu byli autorzy książki Skazani na siebie, czyli małżeństwo Terlikowskich. Opowiadali oni, jak stworzyć długotrwały i szczęśliwy związek. Zawsze żenią się i wychodzą za mąż dwa kopciuszki, czy ludzie słabi i grzeszni, którzy muszą się do siebie dopasować i przejść czasem trudną drogę. Jeśli nie chcą tego robić, no to będzie im bardzo trudno stworzyć szczęśliwe małżeństwo. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Szczególnie żona musi mieć cierpliwość do męża, bo mąż jako że był stworzony pierwszy, to jest tylko prototypem. A kobieta, jako że była stworzona druga, to jest doskonalsza, w związku z tym ma więcej pozytywnych. No a mąż musi mieć cierpliwość do żony, choćby dlatego, że żona ma taki cudowny skądinąd dar od Pana Boga, jak cykl. I nigdy nie wiadomo, czy zareaguje tak samo na początku cyklu, jak zareaguje na końcu cyklu. I mąż musi się tego nauczyć. W czasie trwania katechezy małżeństwo opowiadało wiele ciekawych historii, dzięki którym słuchacze często wybuchali śmiechem. Taki sposób prowadzenia spotkania przypadł im do gustu. Sposób, jaki mówił pan Tomasz Terlikowski, dlatego, że potrafił powiedzieć w sposób ułożony wszystkie rzeczy, które dotykają każdego i które są dobrymi wskazówkami dla każdego. Sam wyniosłem dużo. Wiadomo, że te informacje jeszcze trzeba przetrawić, żeby to zakorzeniło się. Katechezy audiowizualne organizowane są cyklicznie. Jak podkreśla ojciec Wiktor, przeznaczone są one głównie dla dorosłych i gromadzą ogromną ilość słuchaczy. Katechezy audiowizualne są organizowane po to, żeby ludziom przybliżyć sprawy związane z wiarą, chrześcijańską moralnością i też osoby, które mogą się podzielić ciekawym świadectwem. Bo wydaje mi się, że takim głównym błędem, który popełniamy w Kościele, jest to, że katechizujemy dzieci, a potem zapominamy już o katechizacji dorosłych. Po spotkaniu był czas na krótką rozmowę z autorami książki. Kolejny wykład już 15 kwietnia. Gościem będzie Paweł Lisicki, a tematem Kto zabił Jezusa? tvpodkarpacie.pl